Cześć wszystkim! Dzisiaj w moje ręce trafił jeden z najbardziej wyjątkowych samochodów na rynku, czyli Honda e. Jest to samochód wyjątkowy, myślę, że nawet w kategorii samych elektryków, bo jest to oczywiście samochód w pełni elektryczny. Honda e jest samochodem bardzo rzadkim na naszych drogach. Jest samochodem przede wszystkim zaprojektowanym w bardzo specyficzny sposób, zwracającym na siebie uwagę i po prostu rzucającym się w oczy każdej osobie, która obok tego samochodu przechodzi. Czy jednak Honda e to tylko wygląd? Zapraszam na test. Jeździłem tym samochodem codziennie przez ostatni tydzień, przede wszystkim po to, aby poznać, jak ten samochód spisuje się w takim codziennym użytkowaniu. Jechałem rano do firmy, wracałem w popołudniowych korkach, wszędzie, gdzie tylko podjeżdżałem, gdzie mogłem, czy gdzie musiałem, jeździłem tym samochodem i myślę, że mogę na jego temat wypowiedzieć się już w miarę sensownie. Zacznijmy od technikaliów, tak szybko, abyście wiedzieli, w jakich wariantach ten samochód możecie nabyć. Studiowanie katalogu Hondy e to nie będzie najdłuższa lektura w Waszym życiu, ponieważ mamy tak, dwie wersje mocowe, 136 koni mechanicznych i 154 konie mechaniczne. I właśnie z taką wersją mamy do czynienia w tym teście. Oraz dwa warianty wyposażeniowe, Base i Advance. Tutaj mamy Advance. Ja już wiele razy mówiłem, że akurat takie postępowanie producenta ja uważam za plus. Jeśli ktoś lubi sobie doposażać każdą rzecz w samochodzie, no to nie znajdzie tej możliwości tutaj. Ale moim zdaniem, jak decydujemy się na jakiś samochód, nie jest to marka premium, od razu zaznaczę, bo w premium musi być bardzo szeroki wybór, a w normalnych samochodach, w sensie nie premium, ten wybór moim zdaniem powinien być jak najprostszy i dla mnie to jest akurat plus. No ale Wasz odbiór może się różnić, także warto, żebyście wiedzieli. Dwie wersje, dwa warianty mocy, tyle. Ponieważ jest to samochód elektryczny, to w zasadzie najważniejszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, od której musimy wyjść, jest pojemność baterii. A ta zbyt duża nie jest, ponieważ jest to w zasadzie tylko 35,5 kWh. Do tego tematu, czyli baterii, ładowania, zasięgu i tak dalej, przejdziemy sobie oczywiście za chwilę. Na razie skupię się na pozostałych rzeczach, jak na przykład wnętrze tego auta. Chociaż nie, żeby przejść do wnętrza, powiedzmy jeszcze słowo o wyglądzie tego samochodu. Ja spotkałem się z takimi reakcjami, że ten samochód albo komuś się bardzo podoba, wiele osób uważa go za po prostu takie sympatyczne, fajnie wyglądające, małe coś. Ale jest też druga grupa, która uważa, że ten samochód jest koszmarnie brzydki. Ja zdecydowanie zaliczam się do grupy pierwszej, chociaż jak na początku zobaczyłem ten samochód gdzieś na zdjęciach, ja nim zachwycony nie byłem, ale na żywo i w takim codziennym obcowaniu, moim zdaniem to jest jeden z najsympatyczniejszych samochodów na rynku. Mówię o wyglądzie i o swoim zdaniu i muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli nie lubicie się wyróżniać, wolicie jeździć jakimś fajnym samochodem, ale być, powiedzmy, anonimowi, wiadomo o co chodzi, to nie jest samochód dla Was. Ten samochód zwraca uwagę 9 na 10 osób, które mijacie. Ludzie potrafią szturchać drugą osobę, z którą idą i pokazywać sobie to auto. Patrzą się na Was wszyscy. Już nie chcę sobie wyobrażać, gdyby ten samochód miał na przykład, nie wiem, pomarańczowy kolor, ale i tak, on jest biały z czarnym dachem, rzuca się w oczy niemiłosiernie, wszyscy się gapią, także musicie o tym wiedzieć, bo może ktoś tego po prostu nie lubi. A przechodząc do wnętrza. To jest chyba moje największe zaskoczenie, bo ja się spodziewałem tego wnętrza na 14 razy niższym poziomie. Jeśli chodzi o wykończenie, jeśli chodzi o wygląd, mi się tutaj bardzo podoba, materiały są bardzo fajnej jakości. Oczywiście to nie jest drewno, ale i tak jest to zdecydowanie lepszy materiał niż początkowo się spodziewałem, gdy chociażby na to spojrzałem. Obsługa tego samochodu jest również bardzo intuicyjna, przede wszystkim przez to, że mamy fizyczne pokrętła, fizyczne przyciski od klimatyzacji. Ona jest jednostrefowa, ale to jest samochód miejski, także też nie przesadzajmy. Najważniejsze, że i temperaturą, i nawiewami, i mocą nawiewu sterujemy sobie za pomocą czy pokręteł, czy przycisków. Ja to bardzo chwalę. I system multimedialny. Ja często mówiłem, że w Hondzie jest to pewna bolączka, bo te systemy w poprzednich modelach były dosyć, no powiedzmy, takie już stare, może tak. Ten system jest dużo nowocześniejszy. On ma jedną wadę, no nie wiem, czy to jest wadę, jedną cechę. On jest dość wolny, bo zobaczcie, nacisnę sobie jakiś przycisk. Zobaczcie, to jeszcze się nadal nie zmieniło, dopiero teraz. Biorę przepływ zasilania, jaka przerwa, dopiero wskakuje. W zasadzie każda funkcja tak działa. Jest to jego cecha, jest dość wolny, ale jest prosty, jest intuicyjny. Tu nie ma miliona funkcji, tak naprawdę można go bardzo szybko ogarnąć, do niego się przyzwyczaić. Fajna rzecz. Zwróćcie też uwagę, że mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć ekranów. Na tych dwóch skrajnych oczywiście za chwilę się skupimy, ale jedna ważna rzecz. O ile tu możemy sobie wygaszać, tak jak na przykład macie teraz tutaj, to osoby, które
mogą nie do końca przepadać za takim, że tak powiem, przepychem multimedialnym, zwrócą na pewno uwagę na jedną rzecz wieczorem. Otóż, tak jak mówię, tutaj możecie sobie kombinować, ale zewnętrzne ekrany, które są oczywiście waszymi lusterkami, będą się świeciły cały czas. I faktycznie zwraca się na to uwagę, szczególnie na początku w nocy, bo to się po prostu cały czas świeci. Tu są dwa dodatkowe elementy świetlne, szczególnie, że to nie są elementy, do których możecie być przyzwyczajeni. Czy to jest coś lepszego na co dzień niż standardowe lusterka, tak jak mieliśmy zawsze w samochodach? Moim zdaniem zdecydowanie nie. One mają jedną zaletę, obraz w nich jest dużo szerszy, ale zdecydowanie trzeba się do tego przyzwyczaić. Może ja nie jestem najlepszą osobą, żeby to oceniać, bo myślę, że można to w pełni zrobić, nie wiem, jeżdżąc 5 miesięcy albo 8, bo wtedy to będzie dla was po prostu naturalne, bo się do tego przyzwyczajicie. Dla mnie w takim teście, gdzie jeżdżę kilka dni, no to pierwsze 3-4 dni zajmuje mi przyzwyczajenie się do tego, szczególnie do czegoś takiego, że nawet jak ja widzę, że tu jest po boku samochód, to ja w zasadzie nie wiem, gdzie on jest, bo widzę go, wydaje mi się, że nie można wjechać, zmienić pas po prostu. Odwracam się w lewo i tego samochodu wcale tutaj nie ma obok mnie. Także, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że niczego więcej. Na ten moment, jeśli miałbym stwierdzić, jest to coś ciekawego, coś bardzo zwracającego uwagę. Czy to jest lepsze na co dzień? Dla mnie nie. Dziwną rzeczą, a dziwną, ciekawą jest też to, że to lusterko możecie zrobić również cyfrowe, bo robimy coś takiego i wyświetla się tutaj obraz. To jest znowu, być może jakbym pojeździł pół roku, stwierdziłbym, że to jest lepsze. Na ten moment dla mnie akomodacja oka i to, zanim ja zobaczę, co tu się dzieje, jest dłuższa niż po prostu, gdy mamy w ten sposób, więc ja na tym kompletnie nie jeżdżę i z tego nie korzystam. Ale może dla kogoś to będzie lepsze. Nie wiem. Kolejne ciekawe rzeczy. One pedal driving, czyli ten przycisk i zobaczcie. Ja zbliżam się teraz do samochodu z przodu. Mogę sobie zdjąć nogę. Samochód zatrzymał się do zera. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo faktycznie nie jest to tylko takie hasło, że sterujemy samochodem za pomocą jednego pedału, tylko naprawdę można tak robić. Teraz sobie podjeżdżam, puszczam gaz, on się po prostu sam zatrzymuje. Związane jest to oczywiście z rekuperacją, którą możemy sobie sterować łopatkami za kierownicą, bo tu oczywiście biegów nie ma. Bardzo fajna rzecz, rzecz, która może zwiększyć zasięg, która dba o hamulce. Ja się nauczyłem z tego korzystać i albo jeżdżę z tym przyciskiem włączonym, albo po prostu go wyłączam i jeżdżąc w ten sposób po prostu na D, dojeżdżając gdzieś do świateł, gdzieś do skrzyżowania, hamuję sobie po prostu używając lewej łopatki. Fajny patent. Chociaż w tym samochodzie za wiele nie zmieniający, ale o tym za chwilę. Jeszcze z takich formalności, o których trzeba wiedzieć. Wnętrze, w zasadzie miejsce we wnętrzu, z fotela kierowcy oczywiście żadnego problemu, tak samo z pasażera. Miejsca z tyłu. To jest zdecydowanie samochód do tego, aby z tyłu jechały albo po prostu dzieci, albo w zasadzie przedłużenie bagażnika. Z tyłu miejsca, chociaż nad głową jest ok. Ja mam 182 cm, nie uderzam głową w sufit, ale nogi mieszczą się w zasadzie w ten sposób, że opieram się o fotel. Miejsca jest mało, tam jest po prostu ciasno. No ale jeszcze ciekawszą rzeczą jest bagażnik. Jego pojemność to 171 litrów. A w zasadzie nawet mniej, ponieważ trzeba w nim wozić kable. Trzeba. No jeśli potrzebujecie, no to nie macie ich gdzie schować. Więc 170 litrów minus kable to jest w zasadzie taki większy schowek. Chociaż to jest oczywiście samochód do miasta, do krótkich, codziennych podróży i może to jest dobry moment, abyśmy w sumie przeszli sobie właśnie do tego. Co jest ważne w samochodzie elektrycznym? Oczywiście zasięg. Bo o ile do osiągów często trudno się przyczepić, tutaj mamy 154 konie mechaniczne. To jest dużo jak na taki malutki samochodzik, nawet gdyby to nie był elektryk. A przy elektryku kończy się to tym, że ten samochód do 100 km na godzinę przyspiesza w 8,3 sekundy. Wynik myślę super, widziałem pomiary, że w zasadzie realnie robi to nawet szybciej. Bardzo fajne, bardzo dynamiczne auto pod tym względem. Myślę, że każdy to wie, jeśli chodzi o elektryki, no to one po prostu tak mają. W każdym momencie macie pełną moc. Ale deklarowany zasięg tego samochodu to jest jakieś 220 km. Oczywiście w to nikt nie wierzy i słusznie. Teoretycznie w mieście, używając rekuperacji i tak dalej, można pokonać tych kilometrów około 200. Być może da się coś takiego zrobić w optymalnych warunkach. Ja w optymalnych warunkach dla elektryka nie jeździłem, ponieważ testuję ten samochód zimą. Akurat dzisiaj jest cieplej, ale do tej pory były temperatury minusowe i moja obserwacja jest taka, że ten samochód ma w sumie zasięg taki, jak poziom naładowania baterii. Czyli jeśli tej baterii macie 40%, to macie zasięgu 40 km. Jak 60%, to 60 km. Oczywiście to jest duże uproszczenie.
pewnie ten zasięg jest ciut większy, ale ja w zasadzie ładowałem ten samochód codziennie. Zaznaczę, że nie mam domu i to jest oczywiście duży minus podczas takiego testu. Musiałem jeździć na szybkie, płatne ładowarki. Tyle, że tutaj właśnie wyszło parę minusów tego auta, parę rzeczy, które mi się nie spodobały i teraz o nich. Po pierwsze, 35,5 kWh. Nieduża pojemność, więc byłem przekonany, że podjeżdżając na szybką ładowarkę, nie wiem, będąc tam pół godziny, to ja praktycznie całą baterię będę miał naładowaną. Okazało się, że podłączyłem się przy bodajże 40% i po około pół godziny tych procent miałem, nie wiem, 65, czyli w sumie bardzo mało. Ten samochód ładuje się wolno. Z kolei na przykład wczoraj ładowałem się podłączając, miałem 29%, ładowałem pełną godzinę i skończyłem na 83%. Więc to może nie jest w sumie bardzo długo, tylko pamiętajcie, jak mała jest bateria. Więc dlatego moje założenie było takie, że będzie to dużo szybciej. Także to jest po pierwsze. Druga rzecz, faktycznie na przykład ładowałem się godzinę, miałem te 85%, patrzyłem, mam 145 km zasięgu, super, wsiadałem, ruszałem. Nagle ten zasięg to było 85 km. Po czym przejeżdżając 20 km, ten zasięg nie spadł nawet o kilometr. Po czym nagle zaczynał spadać. Wskazania tego, ile możecie przejechać, wskazania komputera są bardzo niedokładne i to jest dla kogoś, kto wsiada w ten samochód tak jak ja i dopiero go poznaje, pewien problem, bo ja w zasadzie nie wiem, ile mogę przejechać. Mogę jechać i ten kilometr będzie spadał tak jak przejechałem kilometr, a może być tak jak powiedziałem, przejeżdżam tych kilometrów, nie wiem, 15-20, nie spada nic albo spada jeden. Więc ja rozumiem, z czego to wynika, tylko to jest po prostu niewygodne. Pewnie dla właściciela to problem nie będzie, bo się po prostu nauczy. No ale realnie, przez ostatnie 3 dni ładowałem samochód codziennie, jeżdżąc tylko po mieście i w zasadzie nie jeżdżąc dużo, bo jeśli samochód pokazywał mi, że mam 50 km zasięgu, ja potrzebowałem przejechać 30, ale ja w sumie nie wiedziałem, jak on się zachowa jutro. Szczególnie, że jest zimno. Tyle, że tutaj znowu wtrącenie. Tak jak powiedziałem, ja nie mam domu, więc z założenia ten samochód by dla mnie odpadł. Jeśli nie macie się gdzie codziennie naładować wygodnie, najlepiej, żeby był to dom, a nie praca, to czy ten samochód ma 100 km zasięgu, czy 300, to nie ma większego znaczenia, bo i tak się musicie naładować codziennie, jeśli kupujecie ten samochód z takim zamiarem, że na przykład jeździ nim druga osoba w domu, jeździ nim tylko do pracy, no to nie jest to problem, bo i tak wraca i się po prostu podłącza, ładuje i tyle. No ale są samochody dzisiaj, które mają 400-500 km zasięgu. Można już nimi pojechać gdzieś, powiedzmy, w trasę, chociaż raczej nie autostradą. No to tutaj tego nie zrobicie, bo naprawdę tutaj wycieczka do Radomia może się okazać problemem. A nawet jak dojedziecie, no to od razu trzeba się ładować, więc to nie jest samochód zdecydowanie na trasę. Tutaj też zauważę, on jest dosyć głośny w środku. Gwiazdka jak na elektryka, bo spodziewać się można, że samochody elektryczne są mega ciche, nic nie słychać. Ja często mówiłem, że tak wcale nie jest. No i na przykład właśnie nie jest tak tutaj. Wiele osób wsiadając w ten samochód może myśleć, że tutaj jest silnik jakiś spalinowy, ponieważ jest dość głośno. Szczególnie przy jakiejś większej prędkości, ale on tych prędkości za często nie widzi, także jakiś wielki to problem nie jest. Przy tej jeździe 50-60 jest ok. No i tak jak widzicie, tutaj zużycie energii jest tak naprawdę praktycznie cały czas ponad 20 kWh. To jest dosyć dużo. Dla mnie nawet te 22-23 to był taki standardowy średni wynik. Tylko mówię o jeździe na, powiedzmy, minus 5, minus 6. Dzisiaj jest cieplej, bo jest 5 na plusie. Ale to zużycie jest dosyć spore. No i to są w zasadzie najważniejsze rzeczy o baterii, o zasięgu. Musicie to wiedzieć. Mały zasięg, powiedzmy w mieście te 120 km, bardzo długie ładowanie i te nieprecyzyjne wskazania. To są wady tego samochodu i to są rzeczy ważne, ponieważ w zasadzie determinują, po co i dla kogo jest ten samochód. To jest samochód na codzienne dojazdy do pracy po mieście, bo jak już lecicie gdzieś obwodnicą, mieszkacie 50 km pod miastem, to może się zrobić problem i wtedy wybór Hondy E może nie być najlepszy. Ale jeśli wiecie, po co kupujecie ten samochód, będą to krótkie odcinki, cały czas jakieś dojeżdżanie, przedszkole, zakupy, praca, dom, i nie zwracacie uwagi, czy ten zasięg to jest 100 czy 300 km, to wtedy Honda E robi się bardzo ciekawą alternatywą. Mimo, tak jak mówię, pewnych wad, pewnych aspektów, których jest po prostu gorsza od swoich rywali. Są też jakieś pierdoły typu podłokietnik, którego tutaj nie mam, czy te kamery, ekrany, do tego wszystkiego się można przyzwyczaić. Najważniejsze, musicie zastanowić się, czy zasięg, bateria i to wszystko, co powiedziałem, jesteście w stanie przełknąć i zdecydować, czy to jest samochód dla Was. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musicie wiedzieć o tym samochodzie, bo tak jak wiemy, to jest samochód do miasta, w mieście ważne jest manewrowanie. Ten samochód ma napęd na tył, co od razu budzi ogromny uśmiech na mojej twarzy, ale to, jak ten samochód jest zwrotny, to jest coś niewiarygodnego. Tu nie ma żadnych skrętnych kół, na przykład z tyłu, to jest nieduży samochód.
ale promień skrętu 4,3 metra to jest coś fantastycznego. Tym samochodem zawraca się w miejscu i gwarantuję Wam, że będziecie zachwyceni tym aspektem, bo to nie jest coś, z czego będziecie zadowoleni, tylko będziecie zachwyceni. I też jeszcze jedna rzecz, którą ja uwielbiam, może to nie jest jakoś mega istotne, ale drzwi bez ramek. Ja jako fan starych Subaru zawsze tutaj szacun, respekt i po prostu uwielbiam. Chowane klamki w drzwiach to już bardziej gadżet, chociaż też taka ciekawostka, coś innego, coś zwracającego na siebie uwagę. Taka kolejna po prostu ciekawostka. No i teraz tak troszkę bardziej ogólnie. Ja przeczytałem gdzieś już jakiś czas temu, że Honda e to jest taki trochę iPhone. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam. I czemu? Bo czy iPhone jest obiektywnie najlepszym telefonem na rynku? No nie jest, bo jest dużo innych telefonów, które są od niego lepsze pod jakimiś tam konkretnymi aspektami. Nie wiem, nie ma karty pamięci, jest przede wszystkim cholernie drogi. Czy to powoduje, że ten telefon się nie sprzedaje? No wręcz przeciwnie. Ustawiają się kolejki, czy to pod sklepami, czy po prostu ludzie zapisują się, żeby móc kiedyś kupić ten telefon. Mimo, że to nie jest najlepszy telefon na rynku pod takim względem technicznym, czy po prostu obiektywnie patrząc. Albo może inaczej, bo zaraz będzie wojna. Są telefony, które mają wiele lepszych funkcji. Nie wchodźmy w tą dyskusję, myślę, że wiadomo, o co chodzi. I teraz troszkę jest z tym samochodem moim zdaniem podobnie. To nie jest najlepszy samochód na rynku w kategorii elektryki, w zasadzie w żadnej kategorii. Jest wielu rywali, którzy są lepsi. Tylko że często samochodów, elektroniki, tak jak telefony, nie kupujemy tylko biorąc kalkulator, rozpisując sobie plusy, minusy i w ten sposób na coś się decydujemy. iPhone jest cholernie drogi. Pełno ludzi kupuje go, bo po prostu chce go mieć. I ja troszkę tak widzę ten samochód, bo ten samochód dla mnie jest w pewien sposób gadżetem. Nie do końca samochodem. To jest gadżet na kółkach. Od iPhone'a będzie różnił się na pewno jedną rzeczą, bo on się nie będzie bardzo dobrze sprzedawał. Dlaczego? Ponieważ pomijając, że jest to samochód elektryczny, to jego cena rozpoczyna się od około 155 tysięcy złotych za niższą wersję, a wyższa wersja to już ponad 168 tysięcy złotych. Przypominam o rozmiarze tego samochodu. Cholernie dużo pieniędzy, także krąg potencjalnych nabywców skurczył się w tej chwili o 95%, bo w tej cenie, już nawet pozostając w kategorii samych samochodów elektrycznych, mamy dużo mocnych rywali, nie wiem, BMW i3, Volkswageny ID, i tak dalej, tych samochodów jest dużo, więc Honda e nie ma łatwego zadania i na pewno ten samochód nie będzie popularny, ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Łatwo jest mi to powiedzieć, bo ja nie muszę wykładać swoich pieniędzy, szczególnie takich pieniędzy na to auto, ale jazda tym samochodem, sama świadomość, że wstaję rano i będę wsiadał w ten samochód, jest tak duża, że ja to auto naprawdę bardzo polubiłem. Wiem, że gdy będę je dzisiaj widział na drodze, co częste raczej nie będzie, to będę się po prostu sam do siebie uśmiechał, bo będę miał świadomość, że ten kierowca kupił sobie coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. To jest samochód wyjątkowy, to jest samochód dla bardzo specyficznego klienta. Dla wielu z Was ten samochód nie będzie miał najmniejszego sensu, szczególnie po tym, co przed chwilą powiedziałem, czyli ile on kosztuje. I ja się z większością z Was, z tymi logicznymi argumentami w pełni zgodzę, żeby nie było. Ale tak jak mówię, subiektywnie i oceniając czystą przyjemność z jazdy, z użytkowania tego samochodu, z tego, jak on jest wykonany, z tego, jak wygląda, z tych wszystkich gadżetów, to dla mnie jest to jeden z najfajniejszych samochodów elektrycznych, jakie są dostępne na naszym rynku. Na koniec ocena. No i tutaj muszę już te warianty subiektywne i tej przyjemności z jazdy połączyć z całą resztą wad, które wymieniłem. I całościowo ja ten samochód ocenię na 7, ale zaznaczę, że bardzo dużo tutaj dodał właśnie wygląd i to, jak się z tym samochodem obcuje, bo same te warianty techniczne, no to myślę, że 7 nawet byłoby za dużo. Ale taka jest moja subiektywna końcowa ocena. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym maluchu, jak on Wam się podoba, co myślicie o tych wszystkich zasięgach, samochodach elektrycznych, w sensie ich posiadania i jazdy nimi. Jestem bardzo ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. A ode mnie na dzisiaj byłoby to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić kolejnych materiałów, bo zapisałem bardzo dużo nowych samochodów, nowych marek, które pojawią się na kanale, także nie przegapcie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!